Jestem prezenterem Radia Wrocław. Pewnie od czasu do czasu mamy przyjemność, przynajmniej z Dolnoślązakami, słyszeć się na antenie Radia Wrocław. Dzisiaj mogę się z wami zobaczyć. Jest mi z tego powodu niezwykle miło. Januszowi Kasprowiczowi bardzo serdecznie dziękuję, że powierzył mi przyjemny obowiązek przeprowadzenia państwa i bycia razem z państwem podczas tego koncertu 7 festiwalu Wołodia pod Szczelińcem. Czeka was bardzo wiele fantastycznych występów, czeka was bardzo wiele mądrych piosenek, czeka was bardzo wiele wzruszeń, ale także uśmiechów i czeka was uroczystość wręczenia nagród tym, którzy dzisiaj dzielnie od godziny 12 w Centrum Kultury walczyli o to, żeby zostać laureatami tego 7 festiwalu, który właśnie w tej chwili, w drugim dniu się pomalutku rozpoczyna. Nie może być tak, żeby człowiek, który to wszystko wymyślił, który wymyślił projekt Wołodia, który wymyślił ten festiwal, nie przyszedł i wam się nie pokłonił jako pierwszy. Janusz Kasprowicz! Czuję się wzruszony, bo kiedy przyszedł do mnie do radia, do audycji i powiedział, że ma taki pomysł, bardzo się ucieszyłem, chociaż gdzieś w głębi serca myślałem, no cóż, szkoda mi, fajny, młody, zdolny, pewnie polegnie. A tu nie, wręcz przeciwnie. Rozwija się trzecia płyta projektu Wołodia za pasem, ale pewnie będzie czas jeszcze o tym mówić. O, brat bliźniak przyszedł. Nie, pan jeszcze nie. To jest członek jury. Człowiek, który urodził się i wychował na Syberii, jak jest trochę cieplej, to po prostu gubi drogi. Ale to nic. Janusz Kasprowicz, jeszcze raz, to on wymyślił to wszystko i wiecie, co jest najważniejsze? Otóż wymyślić to łatwo, ale potrafił zarazić swoją pasją bardzo wielu życzliwych ludzi. Ja nie jestem życzliwy, ale mnie zaraził, natomiast tutaj znalazł niezwykłych, fantastycznych, wspaniałych ludzi, którzy mu pomagają i mam nadzieję pomagać będą dalej, ale to myślę, Janusz Kasprowicz o tym powie sam. Januszu. Powiem zapewne w